Witam serdecznie, Artur Milicki się kłania, Akademia Bosej Stopy. Jest początek listopada i tak naprawdę najwyższy czas, aby przykryć nasz ogród ściółką. Lada dzień mogą spaść śniegi, a tutaj w tym rejonie Polski, jak śnieg spadnie w listopadzie, to potrafi się utrzymać przez kilka następnych miesięcy. Więc jeśli tego nie zrobimy teraz, to być może nie będziemy mieli już wkrótce okazji tego zrobić. W trakcie obecnego, ostatniego sezonu wiosenno-letniego mieliśmy tutaj 5 warsztatów tematycznych pod tytułem Ogród na Ugorze, prowadzonych przez Krystynę Kornet i Piera Kornet. Obydwoje podkreślali i uczyli nas, jak ważne jest ściółkowanie. Tak naprawdę to wszyscy nauczyciele permakultury, naturalnego ogrodnictwa mówią i powtarzają, ściółkować, ściółkować, ściółkować. Ale ściółkowanie przed zimą ma szczególne znaczenie. Pełni trochę inną funkcję niż ściółkowanie na wiosnę, czy dodawanie ściółki podczas lata. Ta ściółka, którą widzicie tutaj, słoma jest ułożona na wałach, a za mną z tej strony są liście rozłożone na płaskiej powierzchni ogrodu. Ona ma za zadanie chronić i odżywiać żywe organizmy, które mieszkają w tej ziemi, czyli głównie robaki, dżdżownice. Będzie im dużo cieplej, gdy dostaną taką kołderkę i tak naprawdę jest szansa, że być może cała populacja dżdżownic, która tam się znajduje, tam mieszka, przeżyje zimę. No i będą miały też pokarm. Dżdżownice mają taką właściwość, że one wychodzą na powierzchnię ziemi, gdy będzie odwisz, na przykład mróz odpuści, będzie odwisz, one sobie wyjdą na tą powierzchnię ziemi, wezmą jeden listek dębowy i wprowadzą go pod ziemię, aby tam się nim żywić podczas silniejszych mrozów. Także tutaj na tych wałach permakulturowych, które są przykryte słomą, pod tymi wałami jest też warstwa liści dębowych. No a płaska powierzchnia jest pokryta na razie samymi liśćmi dębowymi. Tutaj z tyłu za mną widzicie, mam taką płachtę, na tej płachcie przyciągam liście dębowe. Akurat mamy taką możliwość, że na skraju lasu rosną dęby. No i one zrzucają liście, ja je tutaj sobie tak przyciągam i rozrzucam na ogród. Jeszcze jedną rzecz bardzo ważną chciałem wam powiedzieć. Wczoraj i przedwczoraj oglądałem film. Dwa razy oglądałem bardzo ważny film pod tytułem The Gardens of Eden, czyli po polsku Ogrody Edenu albo Rajskie Ogrody. Film jest nakręcony przez Amerykanów, przez amerykańskich ogrodników, którzy od kilkunastu lat używają specjalnej metody ściółkowania, bardzo prostej. Używają, to się nazywa zrębki gałęzi. Gałęzie z liśćmi wrzucają do rębaka i w ten sposób otrzymują wspaniałą ściółkę. Ten film trwa ponad półtorej godziny. Jest monotematyczny. Tylko wszystko na temat zalet i cudów, jakie powstają w wyniku zastosowania takiej ściółki w ogrodzie. Link do tego filmu znajduje się w opisie mojego wideo. Bardzo gorąco zachęcam was, żebyście obejrzeli ten film. Ja zrobiłem bardzo szczegółowe notatki z tego filmu w języku polskim, więc ci z was, którzy nie posługują się językiem angielskim, mogą sobie skorzystać z tych notatek. No i w zasadzie to wszystko, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia niebawem. Cześć.